Łukasz Klewicki, w dobrym nastroju, ale nie ma się czemu dziwić. Zwycięstwo. Ja nie ukrywam, że takie walki w twoim wykonaniu to ja lubię najbardziej. Dużo takich prób, obaleń, dużo dynamicznych akcji, dużo tego wszystkiego, co tak naprawdę chyba w twoim wykonaniu jest najefektowniejsze. Zadowolony jesteś z tego pojedynku? Jestem bardzo zadowolony, dziękuję, że się podoba. Zadowolony jestem tego, że to walka w Krakowie w ten sposób się potoczyła. Powiem jedno, ja jeżeli mam fighterów naprzeciwko siebie, idzie właśnie Bartek, siemano, mało lat. I to ja lubię, tak jak Bartek się bije, że podejmuje wyzwania, nie wymięka, twardy, charakterny gość. No i o to chodzi, a jak spierdalają i nie chcą się bić, a robią z siebie niektórzy w rankingach nie wiadomo co, przepraszam za słownictwo, ale kolokwialnie też potrzeba czasem powiedzieć, no to nie ma, to się nie może podobać, nie? Skręt ma rację. Musi być bitka. Jak jest takie pajacowanie, uciekanie od walki, to nie podoba się ludziom, myślę, do końca, ani nam, tym, którzy chcą toczyć walki, żeby ludzie, którzy przychodzą na to oglądać, żeby widzieli to widowisko show, zostawione serce w klatce, a nie tylko takie odskok, doskok, nie ma pracy, to nie bawi, nie kręci. Kręci naprawdę to, co możemy zostawić, cały charakter, zdrowie, tą determinację, to wtedy ludzie, mam nadzieję, kibice, fani są zadowoleni. Ja osobiście staram się tak robić, żeby tak było. No i dzisiaj to rzeczywiście się potwierdziło. To było tak, że Bartłomiej Kurczewski, sam jesteś też zadowolony z tego, że był twoim rywalem, ale on nie miał pierwotnie być twoim przeciwnikiem w tej walce. To co, w sumie dobrze wyszło, że ten rywal się zmienił, tak? Nie, bo to jest tak, znaczy dobrze. Ja przede wszystkim powiem jedno, że no Bartek to bezapelacyjnie wypracował sobie to, że tutaj się znalazł na tej gali, w tym moim zestawieniu. I ja nie będę więcej nic mówił na ten temat, bo no nie będę mówił na coś, co było kiedyś, nie oglądam się za siebie. A to, że to 5 minut temu, żeśmy walczyli, czy 10 minut temu, no to mogę się do tego odnieść. I to jest jak najbardziej zdecydowanie sportowo zestawienie. Ta nominacja jego naprawdę zasługiwała, dał dobrą walkę. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz tutaj zawalczy w organizacji, bo jest bitny, jest facetem, który ludziom może dać naprawdę publiczności fajne, ciekawe walki. Czym się zaskoczył w tym pojedynku Bartłomiej Kurczewski? Nie, to tak jak mówiłem, lewa noga, high kick, middle kick, kolano. No to wszystko wiedziałem, że będzie. I to było. A jeśli chodzi o ten twój plan na tą walkę, no to on też pewnie był taki właśnie, jak tutaj mogliśmy to zobaczyć. Właśnie dużo tych zejść, dużo tych prób obaleń, dużo gdzieś tam kontroli w parterze. Tak to miało wyglądać i tak wyglądało. Tak, no 100% game plan wykonany. Tak jak mówię, Bartek wiedział o tym, ja wiedziałem o tym, co on będzie robił. To było, oboje mieliśmy na równych poziomach, byliśmy w sensie przygotowania, bo mówię, 6 tygodni wcześniej żeśmy ze sobą sparowali nawet. No więc właśnie, bo tam było taki okres, że mieliście... No, razem żeśmy pracowali, mieliśmy okazję potrenować, sparować, zadaniówki różne rzeczy. No i jeszcze pamiętam na salę, bo przyjechał, ja mówię, no mówię, jeszcze będziemy walczyć ze sobą. No i wykrakałem, nie? Ale to w sumie to, jak mówiliśmy, dobrze się summa summarum stało. Ten pojedynek, tak jak popatrzysz na to, co do tej pory gdzieś tam w KSW za tobą, najbardziej jesteś z niego zadowolony, czy raczej były walki, które tak troszeczkę lepiej wspominasz? Nie, no każde zwycięstwo ja się cieszę, bo to jest kolejny kroczek do przodu i no na to pracujemy. Każdy zawodnik, którego miałem wcześniej w karierze w poprzednich walkach, doceniam i każda walka, zwycięstwo, porażka, no nic tak nie to wszystko ma wpływ na to, gdzie jesteśmy teraz i że rozmawiamy ze sobą. Tak jak mówiliśmy, to co tam robiłeś, to można się tego było spodziewać, a też trochę judo gdzieś tam widzieliśmy też w swoim wykonaniu tutaj, taki duży luz można powiedzieć. Próbowałem tego judo. Judo jest moją, no to jest moja broń i ja sobie tego używam czasem, pozwolę sobie do końca, kiedy będę startował, to będę zawsze tam przepladał te judo, bo no, judo jest dla mnie podstawą też, tak jak tutaj, no gdyby nie judo, to też bym nie robił tego, co robię teraz, tak, że to mnie jak gdyby zaszczepiło w to wszystko. W takim razie, wiemy teraz, przerwa na pewno, trochę odpoczynku, a co potem, czy wiadomo już mniej więcej, jakie są plany, czy może na przyszły rok już gdzieś tam wstępnie pojawiły się jakieś koncepcje co do twojego kolejnego występu? Nie, nic nie wiem, dopiero jeżeli coś, budacze zadecydują, że chcieliby mnie widzieć, to podejmuję temat, nie ma problemu. Jeżeli tylko będą chcieli widzieć moją osobę w organizacji dalej, w zestawieniach, czekam. A ty oczywiście, no mówiąc, biorąc pod uwagę to, że już tutaj i wygrałeś te pojedynki, i ten pojedynek, jakieś tam swoje wyobrażenia na temat tego, co chciałbyś jeszcze w KSW osiągnąć, masz? No ja idę na sam szczyt, tak? Czy jest, to wszystko staram się tak, żeby pracowało wszystko na sam szczyt i dążę do tego, żeby chciałbym zawalczyć, dążyć do tego, żeby zawalczyć o pas organizacji przez miesiąc. I to było bardzo ciekawe wydarzenie pewnie. Chętnie byśmy się w takiej walce rzecz jasna zobaczyli. Dziękuję bardzo, Łukasz. No nie będę uciekał od walki, tylko będę podejmował wyzwania. Super, dziękuję bardzo w takim razie. Dziękuję.